panie trenerze, proszę powiedzieć, jak trzeba się przygotować do takiego zawodnika jak Francisco Palacio? Pan zna go, wie pan, jak on boksuje. Jak trzeba przygotować Diablo Włodarczyka? No na pewno ostro. Ostro i ciężko trzeba się przygotowywać do takiego zawodnika. Szanujemy przeciwnika, jest to obowiązkowy pretendent. Zawodnik, który jest obdarzony mocnym ciosem z każdej ręki, który potrafi zaskoczyć przeciwnika w każdej rundzie. Więc na takiego zawodnika przygotowaliśmy. Krzysiek z takim zawodnikiem jeszcze nie boksował. Dobraliśmy sparring partnerów, którzy podobnie boksowali. Wiadomo, że takiego zawodnika no, nie znajdziemy. Ale szykujemy się na tę walkę przede wszystkim pod względem koncentracji, bo umiejętności myślę, że Krzyśkowi wystarczy, żeby pokonać, tylko żeby nie da się zaskoczyć. Ale czym on się charakteryzuje? Co można powiedzieć, że, jakie są jego dobre strony, jakie zalety? Jak można go porównać na przykład do Fragomeniego albo do Kanigama? Czy są jakieś podobieństwa, jakieś różnice? No do Fragomeniego to w ogóle nie ma czym go porównać. W ogóle wszystko jest inne. Natomiast może delikatnie tam Cunningham, ruszanie się, bo to jednak szkoła tam gdzieś bardziej amerykańska. To też niepodobne. Jest zawodnik do Cunninghama. Przede wszystkim zawodnik luźny i z tego luzu potrafi zadać mocny cios i w ataku, i w obronie. I to ciosami, których bardzo rzadko widzimy w boksie europejskim. Więc tu jest najwięcej niewygody. No ale przy odpowiedniej koncentracji, przy dobrej obronie Krzyśka i dobrze pracującym lewym prostym, to myślę, że jak Krzysiek pokaże swój boks, coś na co go stać w tej chwili i mówię, odpowiednie koncentracje, myślę, że przy tą walkę wygra. To jak pan przewiduje, jak może wyglądać taka walka od początku do końca? Trudno mi powiedzieć. No, tak jak zawsze przygotujemy się na parę wariantów, bo mówmy się, taki zawodnik jak Palacios potrafi zaboksować w różny sposób, tak samo jak każdy zawodnik z szczelówki, tak samo i Diablo, tak? Jeden Diablo w walce z Cunninghamem, a drugi w walce z Fragomeniem. Także myślę, że tak samo może się zmienić. Palacios może boksować do tyłu i starać się doskakiwać albo kontrować, może pójść w wymianę, bo będzie chciał wygrać na wyjeździe, tak jak on tu mówi, i przywieźć pas do Puerto Rico. Także no, nastawiamy się na pewno na walkę z mocnymi ciosami. Myślę, że będzie i skrzyła i no, jest tym fajniejszy dla kibiców.